Słuchasz Radia Łódź 99.2. Tacy sami. Dobry wieczór, Radosław Wilczek, witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie szanownych gości. Miała być tylko Daria Górkiewicz, a tu się okazuje, że dwie osoby, także 200% sukcesu. Ryszard Szymanowski, założyciel Ogólnopolskiej Galerii Twórców Niepełnosprawnych. Nasza galeria to takie cudne miejsce, które znajduje się przy Piotrkowskiej 17 w mieście, jak można się domyślać, takim, gdzie ulica Piotrkowska jest centralna, czyli w naszej Łodzi ukochanej. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Już jest ciemno. Obiecuję słuchaczom, że można do nas zadzwonić i sprawdzić, czy jesteśmy tu na żywo, czy nie. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, 42 kierunkowy do Łodzi, 207 i 4 piątki. Bardzo chętnie z Państwem porozmawiamy. Porozmawiamy zarówno o tym, co to za galeria, co się tam dzieje, i o wystawie, kod istnienia, wystawie Darii Górkiewicz, która to wystawa będzie miała premierę, czyli odbędzie się wernisaż jutro o godzinie 17. Warto do nas zadzwonić, zapewniam Państwa, bo można coś fajnego dostać. Ja wiem, że nieładnie jest przekupywać słuchaczy, mówić, że jak się zadzwoni, to się coś tam dostanie, ale się dostanie. Zaproszenie na wernisaż. Trzy takie leżą tutaj przede mną. I to informacja dla Państwa, że można i trzeba się z nami dzisiaj kontaktować telefonicznie. Natomiast, jeżeli można poprosić, to nie od rozmowy z damą chciałbym zacząć dzisiejsze spotkanie, tylko od rozmowy z Ryszardem Szymanowskim właśnie na temat naszej galerii, bo jest w środku Łodzi, w samym centrum, w sercu, można powiedzieć, naszego miasta, miejsce, które jest niesamowite. Ja dzisiaj przez ponad godzinę chodziłem, zwiedzałem, oglądałem wnętrze, które znajduje się pomiędzy ulicami, z jednej strony Rewolucji, Pruchnika, z drugiej strony Zieloną Więckowskiego, i które ma niesamowity klimat. Gratulacje przeogromne, że udało się coś takiego stworzyć. Z tego co wiem, to już nie jesteś teraz prezesem. Odpuściłeś, dałeś innym szansę na to, żeby w dalszym ciągu prowadzili tę galerię, ale co to jest nasza galeria? Ja myślę, że jak tutaj zauważyłeś, Radku, słusznie, w centrum miasta, prawda? Ale jesteśmy też w centrum Polski, bo galeria jest ogólnopolska, ogólnopolską galerią twórców z niepełnosprawności. Bardzo się cieszymy, że zrzeszamy twórców z całego kraju. I tutaj właśnie w Łodzi jest takie miejsce, gdzie mamy i osoby z Zakopanego, prawda? I mamy osoby z Pomorza, ze Szczecina, z Gdańska, ze Słupska. Także bardzo się cieszymy, że właśnie Łódź tak emanuje na cały kraj. I jest to jedyna tego typu placówka w kraju, także się cieszymy, że akurat w Łódź. Mamy osoby, powiedziałeś, ale to znaczy, że mamy wystawy tych osób. Tak, bo galeria zajmuje się tym, że są wystawy cykliczne, podyktowane tym, jak realizujemy nasze projekty. Wystawy indywidualne, jak w przypadku teraz Darii mamy wystawę. I są wystawy zbiorowe, czyli tak na co dzień można wejść i obejrzeć pracę tych 60 twórców. Za chwilę Państwo będą mieli okazję, tak jak w zeszłym tygodniu, bardzo się zdziwić, bo obydwoje niby jesteście niepełnosprawni, ale z tego co wiem, to w waszym gronie też są osoby, które wręcz nie widzą, a malują. Jak to się dzieje? Osoby niedowidzące też potrafią świetnie malować. Wiemy, posiłkują się różnymi przyrządami, lupami, prawda, powiększalnikami, ale niemniej tworzą tak wspaniałe prace, że osoby widzące nie są w stanie nawet rozróżnić, czy to malowała osoba niedowidząca, czy widząca. Ja, proszę Państwa, nie mam wykształcenia plastycznego, ale mam poczucie estetyki i
No, powiem, że z ogromną przyjemnością spędziłem ten czas z wami w galerii dzisiaj, oglądając dzieła różnych twórców. No i chylę czoło, Dario, przed twoimi wspaniałymi dziełami, przed twoją twórczością, no bo ja się spodziewałem, że jak pójdę do galerii, która jest jakby stworzona przez osoby niepełnosprawne, no to trzeba będzie poprzeczkę dotyczącą tego, co tam zobaczę, powiesić troszkę niżej, no bo to niepełnosprawni. Ale gdyby tam nie było takiego napisu, to ja powiedziałbym, że to właściwie nie do zauważenia jest, że niepełnosprawni tworzą to, co tam mogłem zobaczyć. No przecież to są cudne, wspaniałe rzeczy. Ty jesteś przecież z zawodu plastykiem, tak? Tak, oczywiście jestem po ASP. Ukończyłam naszą Akademię Sztuk Pięknych, która no, wydaje wiele wspaniałych ludzi na świat. W związku z tym mam i wykształcenie, i doświadczenie. Niepełnosprawność, która mnie dotknęła w pewnym momencie życia, spowodowała zahamowanie, zatrzymanie się w twórczości i w ogóle w działaniu, w życiu. Po prostu zahamowała mnie życiowo. Natomiast w możemy tej powiedzieć, chwili, co to tak, było? Tak, oczywiście to był udar mózgu, niedokrwienny udar mózgu, który spowodował no właściwie wyłączenie całkowite. Dzięki opiece rodziny, męża, dziecka mogłam jakoś dojść do życia, mogłam jakoś dojść do siebie. Bo nie jadłam, nie piłam, byłam karmiona, leżałam w łóżku właściwie tylko i wyłącznie. Czy sztuka, tworzenie, czy stworzenie tej wystawy jest też formą rehabilitacji dla ciebie? Tak, oczywiście to jest chyba najważniejsza funkcja w spotkaniu ze sztuką w ogóle dla mnie. Myślę, że w trakcie malowania zapominam całkowicie o tym, co się dzieje w mojej głowie, co się dzieje w moich żyłach, co się dzieje w ogóle wokół mnie. Malarstwo jest dla mnie najważniejsze właśnie ze względu na to, że mogę zapomnieć o wszystkich niedogodnościach, które mnie w tej chwili spotykają. No proszę państwa, naprawdę oglądając to, co wisi na ścianach w jednym fragmencie, dlatego że takich przestrzeni naliczyłem tam bodajże 8, gdzie 8, tak dobrze policzyłem, 8 twórców wieszało swoje rzeczy. No takie obrazy jak 12 nici DNA, źródło istnienia, zwierciadło istnienia, 432 Hz, wspomnienia rzeczywiste, wspomnienia nierzeczywiste. Po przeciwnej stronie można znaleźć trójkąt letni, trójkąt zimowy, to piękne akty, które namalowałaś. DMT. Serafin, warkocz Bereniki, Perseida. Proszę państwa, no same nazwy już są rewelacyjne, ale to dopóki państwo tego nie zobaczą, no to trudno w radiu opowiedzieć o tym, jak wygląda obraz, jak wygląda cały zbiór obrazów, bo estetyczne wrażenie jest ogromne, piękne, ważne, wielkie i no mógłbym tutaj mnóstwa przymiotników używać, ale to tego się nie da opowiedzieć. Natomiast Ryszardzie, czy dla innych twórców, dla innych ludzi, którzy spotykają się w tym gronie, to też jest forma rehabilitacji. Ja domyślam się, jaka będzie odpowiedź, ale ja chcę to głośno usłyszeć. Tak, oczywiście. Każdy z twórców to podkreśla, że nachylenie się nad płótnem, nad kartką papieru, oderwanie się od tej rzeczywistości bardzo pozwala funkcjonować przy okazji swoich niepełnosprawności. Ja tu jeszcze dodam, że sztuka nie rozgranicza pojęć sprawności i niepełnosprawności. Oglądając różne prace, nie uwierzyłbyś, że są namalowane ustami Stragna Wróble i Ireneusza Betlewicza, nieżyjącego już świetnego autora. Nikt nie jest w stanie uwierzyć, że to było w ten sposób namalowane. Także patrząc na różnego rodzaju obrazy, no fajnie, że nie widać ich historii. Oczywiście, że będą ubogacone jak gdyby, opowiadając o autorze i w jaki sposób zostały wykonane, ale niemniej nie ujmują żadnej innej pracy wykonanej przez zdrowych artystów. No, kto powiedział, że oni są niezdrowi? Oni są tylko niepełnosprawni. Tylko niepełnosprawni. Proszę państwa, mieszkamy w mieście, które słynne jest z Akademii Sztuk Pięknych, która nosi imię Strzemińskiego. A przecież Strzemiński to też była osoba niepełnosprawna. To był człowiek, który no, właściwie miał tylko jedną rękę bodajże czynną, tak?
Jastrzemińskiego postrzegam głównie przez jego dzieła. Nigdy nie patrzę na człowieka, czy ma jedną nogę, jedną rękę, tylko na to, co tworzy, kim jest, jak działa, jak osiąga swoje cele, bo to jest chyba najważniejsze. No bo to jest najważniejsze. Bo to jest najważniejsze, naprawdę. Proszę państwa, jeżeli ktoś do nas zatelefonuje, teraz można zatelefonować, żeby z nami porozmawiać, ale tuż po programie, przypominam, 42 207 i 45, mam do rozdania 3 zaproszenia na wernisaż, który odbędzie się jutro o godzinie 17. Czy to dla was jest duże święto, taki wernisaż? Dla autora na pewno tak i zresztą dla galerii też. No, to ważne, że w stowarzyszeniu przychodzą osoby, które pomagają, które no, traktują jak gdyby jako własne. Tak? To, że akurat Daria ma wystawę, ale już koleżanki, ja tu się śmiałem dzisiaj, zapowiadały, że wypiorą wszystko, prawda, i poprasują wszystko przed wernisażem. Także to jest, myślę, fajne, że w stowarzyszeniu jest, tak, można się tak wspierać. Atmosfera jest rodzinna i taka bardzo, bardzo ciepła, bardzo sprzyjająca spotkaniom. Dziewczyny dzwoniły do mnie przed wernisażem, pytając mnie, słuchaj, ciasto ci może upiec, torcik dla ciebie zrobić. Tak, upiec, bo ja zamierzam tam się jutro wybrać i bardzo chętnie zapraszamy wszystkich serdecznie. Bardzo chętnie bym spróbował tego ciasta, także jeżeli słuchają nas teraz koleżanki, to bardzo proszę, żeby było upieczone. Mam nadzieję, że nie tylko ja skosztuję. Proszę państwa, ja przede mną tutaj słychać, ja przewracam różne kartki. Ziemia Łódzka to takie wydawnictwo samorządowe województwa łódzkiego. Na pewno państwo znają. Jeżeli państwo znajdą wydanie z listopada, czyli no całkiem niedawne i otworzą na samym środku, na rozkładówce, można byłoby powiedzieć. Malownicza Ziemia Bełchatowska, artykuł, który opowiada o części tych rzeczy, które można zobaczyć u was w galerii. Ja w ogóle bardzo serdecznie namawiam państwa, żeby państwo weszli do galerii, bo to nic nie kosztuje. Jeżeli idą państwo Piotrkowską, czy w ogóle są gdzieś w okolicach centrum, warto na Piotrkowską pod numer 17 się wybrać, wejść do galerii i zobaczyć to, co ja dzisiaj zobaczyłem. Jestem pod przeogromnym i naprawdę wspaniałym wrażeniem. Można znaleźć zresztą takie zapowiedzi, czy takie pamiątki znaleźć, jak na przykład łódzkie warte utrwalenia i pokazywania. Taka książeczka, która nazywa się Nasza Galeria i oprócz tego, że opisuje, co ciekawego warto obejrzeć w naszych powiatach, to jeszcze pokazuje, no przepięknie wydane, ale naprawdę rewelacyjnie wydane miniatury obrazów, które można zobaczyć pewnie na ścianach waszych, kupić, jeżeli któreś nie zostały już wykupione, bo wy prowadzicie też działalność taką, że można u was kupować, tak? Tak, bardzo się cieszymy, bo artyści mogą się wspierać, mając niskie renty przy sprzedaży pracy. Część środków trafia do autorów, to jest 70%, 30% zostaje jak gdyby w galerii i jest uzupełnieniem do realizacji tych projektów. Tutaj pan redaktor ma przed oczyma album Łódzkie Warto Utrwalenia i Pokazywania. Taki autorski mój projekt realizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim z różnych regionów. Jeśli chodzi o ziemię łódzką, z ziemi bełchatowskiej ostatnio, w tej chwili wystawa funkcjonuje w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, z ziemi bełchatowskiej i industrialne te tematy poruszane, jak i wszystkie zabytki architektoniczne, które udało się w powiecie bełchatowskim. No jeżeli państwu mogę powiedzieć w samej tej zapowiedzi, w samej pamiątce, jeżeli mogę tak nazwać tę książeczkę, Sieradz, plaża nad Wartą w Sieradzu, Gruszczyce, kościół i kaplica świętego Stanisława, Wieluń, dwór we Wrzącej, no piękne rzeczy. Piękne rzeczy, naprawdę warto, Błaszki, rynek w Sieradzu, warto coś takiego przynajmniej zobaczyć i tak jak mówiłem, można wejść, być u was, być mile przyjętym, ugoszczonym. Zresztą zauważyłem, że oprócz rzeczy, które malujecie,
to są też wyroby jubilerskie wręcz. Tak, rękodzieła, przepiękna, ręcznie robiona biżuteria. Myślę, że Daria tutaj najlepiej sama powie, bo jest autorką wielu prac. Co robisz, Daria? Ostatnio zainteresowała mnie bardzo, dla mnie nowa tkanina. To jest filc, wełna, filc. Myślę, że to jest tak niesamowite wrażenie nawet w trakcie trwania tego produkcji tego wyrobu, że no po prostu efekty są cudowne, wspaniałe. Faktury, które powstają z tego filcu, połączenia barw, jest to niesamowite. Myślę, że dziewczyny, które robią inne techniki, jakieś koralikowe, czy ze srebra, czy bursztyny, myślę, że to po prostu jest tak wspaniałe, tak cudowne to, co pokazują tam w galerii, że no nie da się przecenić. Myślę, że nawet dużo, dużo lepsze niż te, które są typowo jubilerskie, typowo masowej produkcji. No i jeszcze jedna cecha, która jest zadziwiająca. Być może dlatego, że wy chyba macie pewne ułatwienia, jeżeli chodzi o wynajęcie takiego pięknego lokalu w tak ważnym miejscu, w miejscu numer jeden właściwie w naszym mieście. Ja podglądałem też, jakie są ceny tych obrazów, jakie są ceny tych wyrobów jubilerskich, no i są bardzo niskie. Zupełnie spokojnie mogę powiedzieć, że to są bardzo niskie ceny, jak na tak wysokiej jakości wyroby. To chyba kolejna zachęta dla ludzi, którzy mogą do was przyjść, odwiedzić, pooglądać, ale także kupić za w miarę przyzwoite pieniądze naprawdę dużej wartości dzieła i to bez wątpienia sztuki. Tu ogromne podziękowania dla naszych donatorów, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku plenerów i realizacji łódzkiej warty utrwalenia i pokazywania, to również Urząd Marszałkowski, ale też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w programie FIO. Także no, dzięki tym dotacjom mamy to wsparcie, bo obraz nieoprawiony wiemy, że nie ma takiej wartości jak profesjonalnie w filmie ramiarskiej oprawiony i zawieszony na ścianie, on nabywa zupełnie innej wartości. Także no, dzięki takiemu wsparciu, dzięki temu, że możemy mieć lokal na Piotrkowskiej i mamy po bardzo przystępnej cenie od miasta, to jeszcze ukłony dla byłej pani wojewody Jolanty Chełmińskiej, bo dzięki staraniom pani wojewody ten lokal dostaliśmy. Jesteśmy cztery witryny na Piotrkowskiej, jedyny taki lokal. Także cieszymy się, bo mamy co w tych witrynach pokazywać. A proszę łaskawie powiedzieć, czy gdyby ktoś ze słuchających nas teraz, niepełnosprawnych, chciał nawiązać z wami współpracę, jesteście otwarci? Zapraszamy oczywiście każdą osobę. Mało tego, jesteśmy jedynym lokalem na Piotrkowskiej z udogodnieniami, bo z wejściem bezpośrednim z ulicy i jako jedyny lokal mamy toaletę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Także więcej reklamować nie potrzeba. No sami państwo wiedzą, że warto. Teraz za półtorej minuty zakończymy naszą rozmowę. Będziemy czekali przy telefonie na państwa sygnały i na państwa, zwyczajnie na państwa telefony. Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią, dostają zaproszenie na wernisaż. Na pewno będzie warto, bo widziałem, zanim zostanie otwarte już wszystkie prace, obejrzałem i obiecuję państwu, że nie będą państwo zawiedzeni. Warto przyjść, warto zobaczyć. Nieprawdopodobnie wysokiej wartości artystycznej. Wysokiej wartości artystycznej dzieła Darii Górkiewicz na wystawie pod tytułem Kod Istnienia. Jeżeli ktoś lubi szczególnie motywy związane z łańcuchem DNA, ze spiralami, to będzie miał dużo frajdy, a poza tym piękna kolorystyka, bardzo ciepło i bardzo pięknie poskładane, zestawione, subtelne nie tylko barwy, ale też zrobione to z takim gustem i z taką klasą, że no nie można oczu oderwać. Ja byłem pod wielkim wrażeniem, mówiłem wam o tym już w galerii. To nie jest kłamstwo, to nie jest czcza przechwałka. Naprawdę tak to odebrałem. Mogą państwo pójść skontrolować, czy mam dobry gust, czy nie. Trzeba przyjść jutro o 17:00. Galeria Piotrkowska 17.
na wernisaż, a jeżeli nie, to twoja wystawa będzie wystawa do... Wystawa trwa do 8 stycznia 2016 roku. I codziennie to... w godzinach od 11 do godziny 18 jest czynna galeria. I to mówiła Daria Górkiewicz. Mówił oprócz tego Ryszard Szemanowski, a ja, Radek Wilczek, mówię państwu dobranoc. Słuchasz Radia Łódź 99.2.